Pochmurno z opadami śniegu to prognoza na najbliższe godziny. Taka aura w dolnośląskich ośrodkach narciarskich i kurortach czeskich Sudetów. Warunki do uprawiania sportów zimowych bardzo dobre. W płynnej jeździe może nieco przeszkadzać dziś porywisty wiatr. Dobre informacje dla fanów WKS-u Śląska Wrocław kochających góry. Fani mistrzów Polski posiadający ważną kartę kibica upoważnieni są do nabywania karnetów w strefie Winterpol z 20% zniżką. Warto odwiedzać Winterpol w Karpaczu, gdzie na stokach warunki bardzo dobre. Na nartostradach od 55 do 125 cm śniegu pracują wszystkie nartostrady. Sporo atrakcyjnych miejsc i dla narciarzy, i dla snowboardzistów. Zachmurzenie duże, pada śnieg od minus 2 stopni Celsjusza do maksymalnie zera. Idealne warunki też w strefie Winterpol w Zieleńcu, także i w tym rejonie Dolnego Śląska pada przelotnie śnieg. Powoduje to, że zwiększa się warstwa białego puchu na stokach. Obecnie wynosi ona od 55 do nawet 145 cm. Na termometrach od minus 3 do plus 1 kreski zarówno w Karpaczu, jak i w Zieleńcu. Na trasach Winterpolu zimy można kosztować zarówno w dzień, jak i podczas jazd nocnych. Na koniec wiadomości narciarskich zaglądamy za naszą południową granicę. W czeskich Sudetach w najbliższym czasie synoptycy także zapowiadają opady śniegu. I bez świeżego puchu warunki do uprawiania sportów zimowych bardzo dobre. Miejscami 1,5 metra śniegu w nocy. Słupek rtęci spada w okolice minus 4 stopni. W dzień do plus 1 kreski. W górach po zmierzchu może wiać porywisty wiatr. Sponsorem programu była stacja narciarska Winterpol Karpacz Zieleniec.